O Jezu, przepraszam, strasznie. It's an old poster for some dance show. I think I can do. No, muzyka jest zarąbista. Akurat moje klimaty także podpasowali mi z tym. Tylko gdyby to się tak długo nie wczytywało. Słodki, będę sobie trochę ziewać ze zmęczenia. Kasa, kasa, kasa. Bierz hajs i uciekamy. Steal money from a joint's till? That would certainly help my reputation. O nie, no jakaś kaccenka. Chciałam iść do pani barmanki. Oh, here's the undaunted detective back from his dangerous mission. How many unfaithful husbands have you discovered tonight? Ma na imię Smiley. Zamknij dziób. Shut your trap, Smiley. Tough day, detective. But don't get upset. Fortune will look kindly on you sooner or later, just like it did for me today. What the hell are you talking about? Smiley had the chance of a lifetime. Goodbye, swindles and fake documents. We're talking about some real cash, cars, and the good life. O, czemu jesteś dzisiaj taki podniecony, Smiley? Why are you so excited tonight? Smiley is changing his life. No more swindles and fake documents. I've been offered a great job, and I'm going to accept it. Did you find a free reptile cage at Central Park? Our detective is always ready with a joke. What kind of job offer could a snake like you have received? Oh, sorry, detective, but I can't talk about it. What kind of dirty business are you mixed up in this time? Sorry, detective. But we're talking about some serious stuff. I can't talk about it with anyone, not even you. The only thing I can tell you is that at midnight, Smiley will get a telephone call from one of the most important people in the city. Yeah, better to not know anything about your business. Dobra, nara. Goodbye, Smiley. Nara. Bye, detective. Goodbye. No dalej, podejdźmy do pani barmanki. Hi, Greta. Pour me a whiskey. Jack, do you remember that you've had my camera for over a week now? When are you planning to return it? Jaki ma piękny głos. I actually finished using it tonight. I'll pull out the film roll and it's all yours. Try not to break it when you pull the roll out. The winder has been broken for years, so you have to do it manually. I suggest you find a dark place when you do it. Otherwise, you can bid farewell to your precious photographs. W jakimś ciemnym miejscu. Dobra, to zapamiętałam z tego dialogu. Musimy poszukać jakiegoś ciemnego miejsca, pewnie jakieś zaplecze baru czy coś.
O rany, przepraszam. Wiem, że to jest zaraźliwe. A musiałabym sobie czymś zapchać buzię. A nie ma muzy w ogóle w tym barze, zauważyliście? Neony. It's one of those new neon signs. I hope this is only a passing phase. I wouldn't want them to cover the whole city with this stuff someday. A mi brakuje neonów. Już jest tak mało. Na ulicach. O, co, coś tu było? Butelka? It's the joint's radio. A nie, radio. No właśnie, można puścić? No, I need booze, not music. Cukierkiem w kogo? Cukierkiem w Gretę? A nie mam już, przecież wykorzystałam na telefonie. Najlepsze, o, cukierkiem się zapchać, w tym sensie pewnie. Ale nie mam już nic. 34? To już po kryzysie. The usual news that comes out before the New York mayoral elections. Each candidate smears the others, trying to steal Robson, as many votes as possible. Heavy rain. At the end, it will be the Knocks least immoral York. One who will win. Or the one who'll do the Co best job in hiding his skeletons in the closet. No heavy rain. Nawiązanie. W gazecie. Ach. Teraz widzę gazetę. Ale co oczy? Co oczy, Konrad? Z lotu ptaka w kobiety oczy wyglądają świetnie. No tak, ale to właśnie trzeba mieć dekolt do takiej perspektywy. Możemy się udać na zaplecze? Nie. Gdzież tu mam poszukać czegoś, gdzie będzie ciemno? Musiała wyjść z baru chyba. Myślę, tu jest, zdaje się, telefon. Możemy w ogóle z niego skorzystać? O, możemy. New York operator, what can I do for you? Wybrać dla mnie numer. Can you dial a number for me? Can't you buy yourself one of those new telephones with the numbers? I'm an old-fashioned kind of guy. I don't go in for new stuff. What's the number? Poproszę łączyć z prezydentem. Nie, dobra. I changed my mind. I don't need to make a call. Whatever you want. Do tego ojca, ale... Bye. Andrzej mówi, Weizemar. A, okej. O to chodziło. Nie no, w ogóle ładnie zaprojektowane. Ładniej niż tamta, której szukamy. I właśnie w połączeniu z tym głosem jest spoko. Proszę. Niech to idzie szybciej. O Boże, a jest dopiero 22:38. Ja chyba dzisiaj za długo nie dam rady. A za bar, Andrzej mówi. No nie, nie da się wejść. A może coś tu, alkohol? Gra... It's not a self-service. If I want something, no. Jakieś pomysły? A to jakieś menu jest? It's the joint's menu. I think I know it by heart now. A jak będę chciała po prostu... No, I need to pull out... z filmem. W śmietniku. Ue, jaki blue screen? Nie widzicie nic? Serio? Konrad? Robert? A jak ty widzisz? Ja tu wszystko widzę. Okej. O, tu jest ciemna alejka. Nie zauważyłem. Dobra, nie masz w planach, ale może jednak.
Yes, it's dark enough for me to be able to take the film roll out without any problems. Właśnie, właśnie. Nie, już tak kombinowałam. Mam ochotę na czekoladę. Grzesiu, mamy czekoladę? Good. I was able to take out the film roll from that damn thing. I hope that the film roll didn't get exposed to too much light. Otherwise, goodbye pictures and goodbye money. Muszę, bo zaraz zasnę. Potrzebuję cukru! No tu się niestety tak długo wszystko ładuje. Yes! Grzesiu mnie uratował! To wasze zdrowie. Dobra. Mamy rolkę z filmem. Idziemy do ładnej pani Grety. Oddajemy jej aparacik. Here's the camera. Can I get my whiskey now? Whiskey? And how are you going to pay for it? Your account has been overdue for months, Jack. Oj tam, and I have to pay a rent, too. So until you pay, you don't drink. Am I wrong? Or are you in a bad mood tonight? Terrible, I'd say. No, mamy tutaj opcje zwykłe. Stało się coś, czy hej, spokojnie, słodka. Wybieramy tą drugą. Hey, calm down, sugar. Put that sugar in your coffee. Chyba ta pani nie lubi jednak takich tekstów. Czy zdjęcia oglądałam są przy barze po lewej? On chyba tylko wspomniał o nich coś. Nie było zbliżenia, ale jeszcze sprawdzę dla pewności. Nie, neon tylko oglądałam. Masz rację. Nie oglądałam. Także z opcji romansowej chyba to by było tyle. A szkoda. I have to find a way of getting that sleaze smiley away from the joint. And I have to do something to make Greta more manageable. Maybe some music might calm her down. Czyli wywalamy blondasa, a jeszcze obejrzmy te zdjęcia, tak jak mówi Konrad. It's the same man in all the photographs standing next to all these different kinds of airplanes. To tylko opowiadał o nich. Dobra, spróbujemy gościa wyautować. Ostra. Trudno dostępna. A przez to bardziej atrakcyjna. Hi again, detective. What can I do for you? Możesz służyć tym, żebyś stąd wyszedł. O, lepiej się stąd zabieraj, Smiley. Smiley, you'd better get out of here. I don't see why I should, detective. No. O, ważna rozmowa. Ale muszę połączyć dwa wydarzenia, a mam tylko blondynkę. It doesn't make any sense. No właśnie, to nie ma sensu. It doesn't make any sense. To wiecie co, przypuszczalnie coś musimy jeszcze odblokować, bo zawsze muszą być dwa. Nothing. Don't worry. I'll stay here then. No dobra, widzę, że sobie radzisz. Idziesz na Warframe? Idę. Dobra, no jak sobie nie będę radzić, ale to... o nie. Tak, słyszę cię. A, dobra, będziesz mnie słyszał, okej. Z opóźnieniem, ale... Dobra. The recession doesn't... Dobra. Jak coś będę you wołać, do what you can. You know, guys like me are always in demand. Since when have petty crooks been in demand? Come on, detective. Don't let yourself be fooled by all those naysayers. I'm not as bad as they say. Smiley, you'd sell your own mother for a couple bucks. That might be true, detective. But don't be as naive as your old police pals. You know how the world works. I just do my job. If I can help someone in trouble with a few fake stamps and photographs, what's the harm? You aren't going to get all moral on me
telling me that my clients aren't no, honest people, are you? Everyone has the right to a second chance, and you should know that. Right. Every respectable murderer should have the chance to create a new identity and commit crimes under a couple of false names. Detective, you still think of yourself as a policeman. Too bad you were kicked out of that world. I still remember the headlines in the papers. Police scandal. You do well to leave it off there, Smiley. Don't get upset. We're just chatting. Of course, chatting. Dobra, może w trakcie coś tutaj się z tej Smiley, rozmowy dowiedzieliśmy. You, I don't... Oj nie, jeszcze nie. Kurczę, kurczę, to nothing. Prawdopodobnie musimy poszukać jakichś innych. Goodbye. Bye, detective. Co by go tutaj mogło zirytować? Ma ważne sprawy. Coś jeszcze. Zobaczymy, czy da się puścić muzykę może w międzyczasie z szefa grającej. Let's see how this thing works. AMFM, weźmy FM. A on, fajnie by było też przekręcić. Zobaczymy, co to nadają w tej Ameryce, panie. To taka bardziej właśnie nastrojowa. Ale czekajcie, czy gadka szmatka. A ciekawe, czy też na innych falach też coś będzie? Chyba nie. My Słowianie. Dobra, zostawmy. Czekajcie, albo to. A ja bym zostawiła tą wolniejszą w sumie. Jest taka bardziej... Gdzie to było? Gdzieś tu na środeczku. O. Czy ta muzyka wpłynie na Gretę? Dowiemy się już sama mat. No, pewka, pewka, ja już słyszę. Mam nadzieję, że też wam to przypadnie do gustu. Ale mam tego dziada wypieprzyć z baru. Zobaczmy, zagadajmy do Grety, ale wydaje mi się, że to jeszcze nic nie pomoże. Może teraz nie polecę takim bezpośrednim tekstem, co by jej nie odstraszyć. Będziemy zgrywać takiego też takiego niedostępnego. Będziemy ją zgrywać. I'm still a little bit nervous. I don't feel much like talking. O, widzicie. Wciąż nie ma ochoty na rozmowę. No, dziś, że się nie udało. Trzeba gosta wykurzyć. O Jezu. Tracę głos. I have to find a way of getting that sleaze Smiley away from the joint. Nuts that passed their expiration date. Orzeszki przeterminowane. I think I'll skip it. Ale mógłbyś je podrzucić, nie pomyślałeś? Popielniczka tutaj. Tutaj jest popielniczka, jest nieaktywna. Tu są tylko te orzeszki, ale z nimi nic nie można zrobić. On nie chce ich wziąć. Tu mamy. Nuts that passed their exp- to jest to samo. Nie, tu jest ta szafa. Tu była gazeta.
z kasą, to też już kombinowaliśmy, a chyba że teraz są jakieś nowe interakcje. Steal money from radiusznie, a wiatrak. It's a windmill, or rather a miniature replica of one. I think that the original ones are slightly bit. No raczej większe, możemy ją zabrać. I don't think that it would look good in my apartment. It's an alcohol license. Every joint that wants to serve booze has to display this piece of paper. Clearly it serves no, and it wouldn't surprise me if that person were. Ten telefon w podłodze, mówisz? Nie. To chyba tylko taka tekstura, wiesz? Coś, wiecie, zatrzymać, żeby bardziej rozmową doprowadzić to, żeby on wyszedł z tego baru. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ten telefon też mnie w ogóle zadziwia. A czekaj, wiesz jak? Tutaj. Myślisz? To będzie trochę podłe. Zobaczymy, czy to zadziała. Nic nie mamy do stracenia. New York operator, what can I do for you? Give me the police. I'll put you through to the nearest police department. Please wait. Police, what can I do for you? Who is this? Police. Who else should it be? And who called the police? You called the police. Me? You're wrong. You're the one who oh, called. Nie wierzę. Listen, I know you. You're the guy from the other time. You and your friend need to knock it off with these pranks. Otherwise, I'm gonna send a patrol car to that pretty house of yours with all those orchids. Get it? House full of orchids? You're nuts. Myślisz, że to jest jakaś wskazówka? Czy coś by się teraz może odblokowało? Dalej, bo chcę opcję romansową z Gretą. Hi again, detective. What? Smiley, you'd better get out of here. Nie, to nic nie dało, słuchajcie. Nadal tego nie ma. Mogę sobie jeździć w kilka stron, ale nie, jest tylko to. Smiley spodziewa się o północy ważnego telefonu i to jest za mało. Wiecie, to nie da. Doesn't make any sense. Musi się coś jeszcze odblokować, żeby do tej rozmowy pasowało. Goodbye. Bye. No, to też jest jakaś opcja, żeby jeszcze raz zadzwonić na policję, bo to czasami tak jest. No właśnie, godzina, nie wiemy, która jest godzina tak naprawdę. Nie mamy tutaj żadnego zegarka. Nie mamy tutaj żadnego smartfona. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz tą policję. New York operator, what can I do for you? Give me the police. I'll put you through to the nearest police department. Please wait. Police, what can I do for you? Who is this? Police. Who else should it be?
And who called the police? You called the police. Me? Listen, I know you. You and your friend need to knock it off with these pranks. Otherwise, I'm gonna send a patrol. Get it? Yes, to Samo. Ach. Teraz pytanie, czy chcę wychodzić z baru? It's an old poster for some dance show. It's called Marzetti's Cats. Greta's name is listed. Ah, but to jest it's fine where it is. Czekaj, bo ona pewnie była tam jakąś aktoreczką. Widzisz, że się nie da, bo dziwo, ja nie chcę nam dać nic do picia. Bo nie ma... Nie mamy za to nie mamy kasy na to. A też tak naprawdę to mamy. To bo muzyka się zapętliła. Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy w barze. Kurczę, no. Mogę wyjść. Ale to jest ostateczność, bo nie chcę znowu bania. Kurczę, no kurczę. A huge wall of booze. If there is a heaven, this is what I think it looks like. Soft clouds, angels flying around, and a bar with every kind of booze ever made. Może by trzeba... No, wiem, wiem, mamy jeszcze 18 dolców. W sumie, wiesz co? A zobaczmy, jak on da. I hajs. This is all the money I have. Unless it's really necessary, I have no intention of using it. Nie, tam. Nie radzę sobie. Nie mogę wygnać gościa z baru. Dzwoniliśmy tylko już... o tym nie wiesz. Dzwoniliśmy na policję, to nic nie dało. Teraz tak myślę, czy chyba nie ustawić wiadomości w radiu, żeby coś poleciało. Chociaż ewidentnie z radiem było skojarzenie, żeby muzyka jakaś leciała. No nie wiem, no ja już tutaj nic nie widzę. Nie... Muzyka ustawiłaś, ona się rozluźniła, rozumiem? Ona powiedziała, że... No, nie wiem. Trzeba go wyrzucić. No tak, najpierw mówiła, żeby go wyrzucić, tak? Dobrze, to włącz tę dedukcję. No ale ja tam mam tylko dwie opcje i to nie pasuje. Mam tylko blondynkę w Harlemie i to, że musi szczeka na telefon. I to razem nie jest ze sobą powiązane. Więc jeszcze trzecia rzecz musi być jakaś do odblokowania. Ja już nie mam pojęcia, co to ma być, co to może być. I skąd? Gazetę już tylko czytałam. Tylko Tomasz? No. No to nie czytałaś gazety. No przecież klikałam na nią. Jeszcze mówiłam, że Heavy Rain. A na Heavy Raina kliknęłaś? Miałam tam kliknąć? Nie wierzę. It looks like the rain from these last few days knocked out the telephone lines. In some areas of the city, the service will be cut off to avoid a short circuit. To jeszcze przeklikam tutaj. Even though to companies keep shutting down, the newspapers nie, to już właśnie mówi. I wonder who would help. The usual to... news that each candidate smears the others, trying to steal as many votes. At the end, it will be the least immoral. To już chyba mówili. No dobra, czyli. Nie wpadłabym na to. Matko.
Dobrze. Wyjść. Tak, dziękujemy ci wspólnie tutaj wszyscy. Jej, to jest straszne, co ja bym bez niego zrobiła. Hi again, detective. What can I do for you? Smiley, you'd better get out of here. I don't see why I should, detective. O, patrzcie, ulewa. I ważna rozmowa powinna Am być I wrong, or did you say that you're supposed to get the call that will change your life at around midnight? Yes. Why are you asking me? Because tonight the telephone lines may be down in some areas. The storm last night seems to have caused more than the usual damages. Not the problem. If they can't get through today, they can always get through tomorrow, don't you think? Certainly. No one would ever give up the chance of working with you just because of a telephone glitch. Yes. They'll definitely call tomorrow. You know what, Smiley? They say that real opportunities only come around once. You think they might change their mind and not call? I don't know. Maybe I could go to them, to be on the safe side. Well, it'd be a shame to throw away the opportunity of your lifetime because of a stupid telephone glitch, right? Yes, maybe you're right. I better go to them. Yahoo! I'm sorry I have to run. I better hit the road. Oczywiście, strasznie nam przykro, że musisz rzucić Smiley. Thanks, detective. Thanks. Yeah. Piąteczka. No to teraz zacieramy rączki. Ja biorę sobie tapsa. Gdzieś miałam. Gdzieś schowałam moje tablety na gardło. He might be a dirty snake, but sometimes that guy is as naive as a kid. In a better mood? Sorry, Jack, but I've had enough. The customers have all disappeared. I'm barely making it to pay my rent. And that slimeball Smiley is here every night. I hate him. O, skupmy się. Jak idą interesy odnośnie Smiley'a? Dostałem coś do picia. Wiem, że on się bardzo chce pić, ale... Może najpierw zagadamy o to... About Smiley. No, Jack. I don't want to talk about that guy now. Jak zapytam się o interesy, pewnie powie, że strasznie. How's the joint going? Not well. Ależ ona jest rozmowna. O, zapytajmy się, dlaczego nazwałeś córkę Czerwony Tulipan? Why did you pick the name Red Tulip for your joint? My old man picked it, not me. The joint was his. Snape? He opened it after the war. He was so proud to be Dutch that he decided to call it the Red Tulip, like the flower that represents his country. What kind of guy was your old man? He was a good man. I really miss his stories about when he was a pilot in Holland. I was born here in New York. I've never seen Holland, except in books. It must be a beautiful place. I don't think they're doing too well either right now. How did you end up working in your old man's pub? One day, my old man got sick and died. I had lost my job as a dancer, so working his joint seemed like the only thing to do. No, aktorką źle mówiłam. No to się pytamy. Byłaś tancerką, czy wygląda na to, że ostatnio masz niewielu klientów? No dobra, zapytajmy się może ich historię. So you were a dancer. Right. The Flying Dutch Girl. That's what they called me. Flying I loved Dutch to dance. Girl. I was even in a tour in France for an entire year. It was one of the best times of my life. Sportowana. But I guess it was destined to end. If you know what With I the mean. Economic crisis, no one was going to see the shows anymore. Better spend the few bucks left on booze and hookers. Did you ever try to get back in it? Didn't make sense anymore. Moreover, now I have to run this joint. And serve whiskey to semi-alcoholic former police officers.
delighted to be part of the story. It looks like you haven't had many customers lately. Right. It's because of the Great Depression. That's what the papers call it. Banks have gone under, people are unemployed, and there are prostitutes and criminals around every corner of the city. I'd say that the American dream is over, and we're just starting to figure it out. At least you still have your joint. I barely make it to the end of the month, and the situation isn't getting any better. Last night, I even closed the joint early. There weren't any customers. It could be worse. At least you don't spend your nights photographing 20-somethings running around with guys who could be their fathers. Is that what you were doing tonight? Ja nie widzę I'd rather not talk about it. Oczywiście. Któż nie lubi tańczyć? No cóż, już wszystko mam przeanalizowane. Let's change the subject. I teraz zobaczcie. I teraz sytuacja, w której ona mu opowiedziała, jakie ma problemy, że nie zarabia na czynsz i tak dalej. My będziemy żulić od niej znowu alkohol za free. To nie skończy się dobrze, ten romans, mówię wam. Could I get something to drink? Your account is overdue, Jack. O, zobaczcie, co teraz mamy. Jutro spłacę dług. Cukiereczku. Tylko jedną szklaneczkę. Ale wiemy już dobrze, że ona nie lubi, bo się tak na nią mówi. Całkiem słusznie. I muszę zrobić wyjątek dla fana latającej Holenderki. Ja obstawiam opcję trzecią. Co myślicie? Bierzemy trójeczkę? Poczekam za waszymi sugestiami. Oh. Moje płuca. Och, Andrzej, doprawdy wybrałbyś w tym momencie czwórkę? Ja i nawet nie wziąłem pod uwagę. Oho, cukieraczek odpada. On musi się napić. Po takiej robocie, no kurde. Ja mówię wam, obstawiamy trójkę. To jest dobry komplement. Maybe you could make an exception for a fan of the Flying Dutch Girl. It's just a pathetic attempt to flatter me, Jack. Oh, nie! Olała! The worst that can happen is that it will make you feel better. Przecież to nie był żałosny komplement. But I'm sure it would make you happy. You think that sooner or later I'll give in and pour you one, right? If I didn't know how to read people, I wouldn't be doing this job. So you think you're good at your job? I'm definitely not the best. I'm better than a lot of guys that hang a sign out. Why should I offer you a drink? Because you're not as tough as you'd like people to think. And offering a whiskey to a poor schlep like me makes you feel good in the end. Biednemu jełopowi, nie wierzę z tego, jakie tłumaczenie. It's just so you keep your damn mouth closed. Today you're full of stupid ideas. Well, at least I got what I wanted. How do you want your damn whiskey? Make it a double. No rocks. I hate watered down whiskey. I down the first glass of whiskey in one gulp. Mówiłam, nic z romansu. That burn in the throat as the alcohol goes down is a thing of the past. After years of drinking, all that's left is the sweet flavor of malt. Ach, przepalone gardło. A few drinks and my muscles start to relax. My head feels light. My vision gets cloudy. One headache later, and I'm outside the Red Tulip. Closing time, says Greta. My head is ringing like the church bells on Christmas Eve. The hammer is striking the wall of my skull like it's trying to break through. Too much whiskey, Jack. Better go home. Dało się tylko tyle, że się nabzdręgoliliśmy.
Co to tak ciemno? Okej. Hello? Yeah, it's me. Well, call back tomorrow morning. I don't work at this hour. I'm not a pay-as-you-go masseuse. What? McLean? McLean's in New York? Who are you? Where did you get this information? Melville Port, in Brooklyn. Follow the Lord? What the hell does follow the Lord mean? Hello? Lord of the Rings. Hello? Dannazione. He hung up. McLean. It's been years since I heard his name. Why is he in New York? I don't like this, but I have to know. I'll go to the Melville Port in Brooklyn, but I better bring my gun with me. Even if I hate carrying a gun, I don't want to take a bullet for a call from who knows who. Ty stary, by się tu zapali światło w tym pokoju. Przecież tu nic nie widać. Dlaczego tu jest tak ciemno? Dannazione, I can't. No nie wierzę, że znaleźć mam mu wyłącznik światła. No nie, no przecież to jak szukanie igły w autobusie, no. Tutaj nigdzie nie ma, no powinien być na ścianie. O, zapalniczka, dobra. Uciekło mi. Tylko, gdzie mam ją sobie zapalić? Nie, tutaj nie ma żadnego obiektu z interakcją. Widzisz? To tak nie działa. No wiesz, ma teraz wyostrzone zmysły. O, Chryste. O, czekajcie, coś to jest? No, no switch here. Nie ma tu włącznika. Mi. Dannazione, I can't see anything. I need to find the light. Jakże on rozkosznie przeklina po włosku. Nie, proszę. Szczerze, tu coś próbuję, ale nie. Jeszcze dalej mogę przejść, nie? No tu jest na pewno ściana, ale... To już byliśmy, nie? Here's the switch. O, jest. O Boże, dobra. Zupełnie inaczej sobie to mieszkanko wyobrażam. Kolejny, że się udało. O, co tu mamy? There's something under the door. I must have been too drunk to notice it when I got here. It's a letter from Slavonsky, the apartment owner. Dear Mr. Del Nero, please remember that you are 2 months late with rent. You are asked to fulfill your duties as renter to avoid unpleasant consequences. This is last notice that I send. If you do not pay, I take drastic measures. Sincerely, Vladimir Alexandrovich Slavonsky. If I had the money, I'd pay the rent. It's the third threat of eviction that this stingy Russian has sent me this month. And I think it can keep the other two company. The only useful thing on this shelf is the New York phone book. Useless papers in useless boxes. Inside, there's a nice mix of documents and underwear. Nie ma tu jak trzymać bieliznę w dokumentach. A map of Italy. I'll go back there one day. This calendar is from a few years back. I should throw it away, but I wouldn't know what to replace it with. Documents, an ashtray, and...
Gdzie ta broń? Tutaj ma as long as the bed is in the way, there's no... O Boże, to złóż to łóżko. It looks like a statue of a seagull or a pigeon. I didn't remember having this junk in my storage room. I can't reach it. Anyway, I doubt it's worth anything. It's an old trunk full of clothes. There's nothing. The only suitcase I have. No, I don't have any trips. Nie ma tego w planach. Okej. Dokumenty jakieś? Just a stack of... O, a tutaj czy to nie jest... My homemade photography lab. I developed my own photographs. The last red light bulb I had blew up last week. And the place where I usually buy them doesn't open until... a nie możemy... I don't have the time or the... On tak, on teraz nie ma czasu. When I rented this apartment, this thing was already there. It's kind of broken, but I didn't pay for it. Naprawdę? Zauważyłeś to? The only useful thing back here is this old box of ammunition, but it's pointless for me to take it without the gun. The only useful thing back here is this old box of ammunition, but it's pointless for me to take it without the gun. Trzeba znaleźć pistolet. Ale tu gdzie? Tutaj? Detergent and clothespins. The bare. Klamerki do ubrania tu. It's my gun holster. O, kasetka z pistoletem. Fuck you. Dannazione. It's been years since I put the gun in here. I don't have any idea of what the combination is. Nie mogę. Nie wie jaka jest kombinacja do kasetki z jego własną bronią. To jakiś żart? Czekajcie, jaki może ma numer licencji? My investigator's license. 20 bucks, a damn quick. Nie da się obejrzeć przecież. Musi być gdzieś podpowiedź w takim razie do daty. Co tu mamy? Jakiś a manifesto from Clito, in Calabria, the city where I was born. There are just boxes with paper. Nie chciałam tego mówić, Andrzeju. Tutaj nic chyba nie będzie. Zobaczymy w tamtym pokoju. Może jakaś cztery cyfry, to tak jakby była na przykład rok urodzenia. Może tu są coś na obrazkach będzie. O, jakiś jest dyplom. Zobaczmy. To jest licencja jego. Poczekajcie, poczekajcie. 34. Dużo cyfr. Licencja numer 8172. Muszę sobie to za ten zapisać. Bo ja nie mam pamięci do liczb. Będziemy próbować 8172. Może być też numer. Na przykład kwiecień. Nie, bo tam było 4 cyfry tylko. Nie, to raczej nie. 1933 to jest rok jego licencji. Prawdopodobnie przypuszczam, że to będzie ten numer. Ten certyfikat, skoro to broń, to by się wiązało. Dobra, zobaczmy to, zobaczmy to. O, Konrad mi napisał na tym, dobra. Dobra, słuchajcie, zobaczmy. Sprawdźmy 8172 najpierw, bo tam się tutaj bardziej pewne. Oj, 8. Ale przeskakuje. 8. Tak, też tak myślałam, że może być, ale to będzie za dużo.
Proszę bardzo, jednak. Jednak numer licencji. My gun. My gun. Ach, bierz to do głąbie. My gun. It's been a while since I used it. I don't like to carry it with me. Miejmy nadzieję, że anyway, w ogóle potrafisz strzelać. Loaded, and it's pretty useless to carry it around without any bullets. I must have some bullets in my office somewhere. I just need to remember where. Jesteśmy zarąbistymi detektywami. Tyle mogę powiedzieć. When I rented this apartment, this thing was already there. It's kind of broken, but I didn't pay for it. Here are the bullets. Let's hope they didn't rot over the years. Great. There are just 3 bullets. Better to be an optimist and see the magazine half full rather than half empty. Okay, słuchajcie, mama. Good. The gun is loaded now. Nie chciał nam wywołać tych zdjęć. No jeszcze raz mogę spróbować, ale to... I don't have the time or the intent. Nie ma chłopie. I don't see how I... No. Aaaa, wyrzuć mi to, o. Uzbrojony i niebezpieczny. Dobra. To lecimy w takim razie na to... do tego portu. O, gazetka. An old copy of the New York Voice. Ojej, matrioszki tam stały. High five. The certainty with which Mayor Weston claims he'll be re-elected makes me think that his electoral campaign isn't relying solely on rallies and handshakes. At the end of the day, you can always buy the votes that you can't win with your ideas. Cardinal Rastinger gets up in arms about alcohol abuse. This is the kind of news that tells me that the church and I will never get along too well. No, powiem wam, że na początku jakoś for once, the weather forecast seems to have been right. Tego głosu jego, I've never seen ale this much rain coming down. Im it's like a hurricane mówi, hit New York. W tych opowiadaniach na kadcenkach to mi się to jednak podoba. Fajny głos. Matrioszki, możemy je ukraść? No, I could never take it away from its natural habitat. Śmieci. Better not touch them. There might be something other than just tr- No dobra, a możemy wyjść wtedy? Tak. Ojej, już za późno. That's a cab. Since my car is still parked in Harlem, it's the only way that I can get to Brooklyn. Znowu stracisz kupę kasy. Cab. That's just what I need. Hi, buddy. I help you? Take me to the Melville Port in Brooklyn. Sorry, friend. I know in service. What does that mean? It means I know work. I on way. No wife, no work, and no question. I on way. No, kiedy się kończy ta przerwa? When is your break over? Oh, I don't know. Can be 2 or 3 hours. You're on a 3-hour break? What kind of nightcap are you if you take a 3-hour break in the middle of the night? I need to go to the Melville port. It's urgent. Buddy, it's your problem, not mine. I off. If you big hurry, call cab company and have send other cab. Goodbye. Było jeszcze, że zapłaci podwójnie. Ale no jak wybiorę tę opcję, to straci wszystko już. A przypominam, że jeszcze nie zarobiliśmy tych 30 dolarów, bo jeszcze trzeba wywołać zdjęcia. Ale on nie ma na to ochoty. Take me to the Melville port. I'll pay you twice the fare. I don't want money. I earn big money today. No, big money zarobił i już ma wyrąbane. Damn, driver, take me to the Melville port right now. You deaf power? I off. If you big... Jeny. Mogę użyć przedmiotów? Nie mogę użyć. Goodbye. Nie mogę... Mógł postraszyć.
Old Abraham's jewelry store. In the end, they even managed to close down that old Jewish tightwad. Session continues. In another 2 years, the Lower East Side won't have any businesses left open. Czerniemy się do tutaj jeszcze do... O, co tu mamy? It's a notice to residents, warning them about mice in the neighborhood. Mice, another fabulous and exclusive attraction on the Lower East Side. O, jeszcze tutaj w tą stronę można iść. A nie, to jest właśnie do... A nie, to jest ta uliczka przy tym... Ojej, to mogę sobie... A może z buta pójdziemy? There's nothing interesting there. Ekstra. Robert mnie opuścił. Robert poszedł grać z Arkiem Warframe. Tu jest nasza bryka. A nie, co my tak w kółko jakoś obeszliśmy? Myślałam, że to jest ta pierwsza lokacja, już się... Powiem, że zgubiłam. O, a to jest jeszcze? Aptyka. Now I have to go halfway across the east side. Nie, jeszcze nie wołam Roberta, dam sobie radę. Cofnijmy się tutaj do naszego apartamentu. O, tutaj jeszcze też popatrzmy na te wszystkie plakaty, bo vote for Mayor Smith. Vote for a great slope. Propagandowy plakat. Listy. Slovansky's Porter Lodge. That stingy Russian spends the whole day inside this hole. Weird he's not here now. Oni... No thanks. I don't think I'd make a good porter. Od samego początku. O, Robert, przyszedłeś. Radzę sobie bardzo dobrze. It seems to make sense. Zastanawiam się, jak mam tam dojechać. Żółtek nas nie chce. Zadzwoń do firmy taksówkarskiej. Tak nam radził, ale czy my mamy telefon w ogóle w domu? A, mieliśmy. Racja. Tam macie. Generalnie jak dojedziesz do portu, to tam się trochę... Nowe wątki dochodzą i tak dalej, to jeśli chcesz skończyć, to możesz tam skończyć. Aha, żeby się nie ten... No, spoko, bo już jest w miarę późno. I nie zapomnij sobie zapisać. Okej. No, Arek też siedzi na Warframe'ie. Grają w to codziennie, to jest ich rytuał. Od 1,5 roku. Firma taksówkarska, proszę taxi bardzo. Company, please. One second. Hello, Binkle Taxi. What can I do for you? Widzicie drugą opcję? Zapłać za mnie czynsz. I need a cab. Where are you? Essex Street, on the Lower East Side. Hold, please. Are you still there? Yes, I'm here. I'm sorry, but the only driver in your area isn't answering his radio. Nie odpowiada, bo ma przerwę. He seems to have disappeared into thin air. You don't have any other cab? No, not right now. No one wants to work the night shift in South New York. The area is full of knuckleheads. So the only cab available in this area is the one with this disappeared driver. Yeah, we haven't heard from him in days. We even reported him missing to the police. But they don't care about a disappeared Mexican cab driver. They keep telling us that sooner or later a detective will contact us by radio and they'll start an investigation. But I still haven't heard from anyone. Anyway, I can send you a cab from Harlem, but it'll still take about half an hour. No, I can't wait. I'll figure out something else. Okay, bye. All I needed was a missing cab driver. It seems that the only way to get away from here is that damn Chinese cab driver. No nie wierzę, jednak trzeba męczyć Chińczyka. To ten żółty nie rób tak, tak, też mi się wydaje, że on coś tam nachachmęcił. Ja już się okaże, że ma tego w bagażniku. No czekajcie, zobaczymy, czy można w ogóle coś jakąś podpytać, może... Go pewnie o to, bo... Tak. Bo może ma tylko to auto chyba obejrzeć. A damned cab on break. To jest to samo.
again, buddy? I already told you, I on way. The company says that there are no cabs in the area. Well, obviously. I only cab driver in area. Hey, wait. The receptionist said the only cab driver for this area disappeared 3 days ago. Disappear? I know disappear. I know answer radio, that all. And why don't you answer the radio? I sell it, make big money. You sold the radio? Yes, sold. I pick up more client going round. Radio no help. Coś mi tu śmierdzi, przecież oni mówili o Meksykaninie, a nie o Chińczyku. Something smells fishy. And what do you want now? The receptionist said the cab driver who disappeared was a fat Mexican. And you don't seem much like a fat Mexican. I don't understand what you say. You understand all too well, if you ask me. I'm not interested in your game. But if you're Mexican, I'm Abe Lincoln. I'm Mexican. Adopted Mexican. Adoptowany Mexikanin. With uncle. Of course. And what's your uncle's name? My uncle called... He called Diego. Diego de la Vega. Diego de la Vega. De la Vega to Zorro. Dokładnie. Yes, his friends often call him Zorro. He's make-believe. He doesn't exist. What? You tell me my uncle no exist? Let's knock it off with this story. I don't care who you are, or where you come from, or what you did with the Mexican driver. Just take me to the Melville port, and I'll keep my mouth shut about all this. Easy, right? You blackmail me. You can call it whatever you want. That's just how things are. I don't listen to blackmail. Whatever you want. I hope the police believe your story about being Zorro's Chinese nephew. Okay, okay, okay. You win. You get in cab, but don't say nothing to nobody about this. That's better. Where we go? The Melville Port in Brooklyn. The cab glides over Manhattan Bridge, a solitary figure ignoring the speed limit. In my head, a quartet of pneumatic hammers continues to bang on my temples, reminding me that there's still a good amount of whiskey in my veins. Not exactly the best way to go to a meeting that seems like it was set up to get rid of someone quickly. You happy now? I bring you here, and now I go away. You're not going anywhere. Wait for me here. I must wait you here? I don't want to wait you here. This place is scary. I want to go. Stop whining, or I swear I'll get your taxi driver's license revoked. License? Need license to drive cab? Great. A Chinese cab driver without a license, who's driving the cab of some Mexican guy that nobody can find. Welcome to New York. Brawa dla pana scenarzysta. Okej, okay, dobra, to słuchajcie, robimy tak jak radził Robert. Na dzisiaj skończymy. Ja sobie zaraz zapiszę grę. Pewnie jest pod escape'em, tak jest. Jakiś tam autosave jest pewnie, ale lepiej samemu to zrobić. I nie wiem, czy mi się uda jutro wrócić. A podczas kolejnych dni na pewno mnie nie będzie nigdzie, bo będą targi PGA, także... no zobaczenia w najbliższym czasie. Będę informować was na fejsie, poza tym część pewnie ma mnie w subskrypcji, że będę widziała. No ja dziękuję również, dziękuję Robertowi za pomoc, teraz się zresztą do niego odezwę. I do zobaczyska. Pa, pa. Trzymajcie się ciepło i dobrej nocy.